Cześć, witajcie, z tej strony to jest kolejny odcinek z polskiej wsi. Słuchajcie, dzisiaj codzienne obowiązki, tak jak obiecywałem. Więc bierzmy się do roboty. Mamy krówki, mamy świnki, więc czym prędzej się wybierajcie do obory, zapierdalajcie. Wyczyścić koryto. Dobra, oczywiście jeśli jesteście fanem serii, to stawcie łapeczkę w górę. A my tutaj musimy to wyczyścić w pierwszej kolejności, tą trawę, którą one mają. Zamówiłem już paszę dla świń, jeszcze nie przyszła niestety. No to wobec powyższego tego im pościelimy i damy im pić, jeśli chodzi o świnie. Okej, okay. ty. Dobra. Teraz jest pytanie za 100 punktów. Czy ja tym ustrojstwem nabiję belę bez większego przypału? Czy ja będę musiał nieźle pokombinować? Nie, zdecydowanie. Czy to wy widzieliście? Będę musiał pokombinować. Będzie się wyślizgiwała pierdzielona, no oczywiście. Zrobię tą drugą. Dobra. Dobra, to nie ma sensu, ja się idę przepiąć. Bo to nie ma większego, nie ma większej racji bytu. Po prostu, bo, no widzicie co się dzieje, nie? Dobrze, że to są wszystko na tych szybkich włączach, nie? Pyk, i po robocie. Co ja już posiadam, zestaw zwrócony. Negocjuję cenę. Tak, szybkie info. Ty, powiem ciebie przydupił. Dobra. Te nasze krówęcje. Okej. Okay. I kolejne, i pierwsze baloty idą. Ciekawe czy mi tak to w ogóle wczyta, nie? To też jest interesujące. Powinno tak dać radę, mi się wydaje. W sumie. Nie? Ale jak to nie daje rady, halo? Gdzie ja to mam załadować? Halo. Czemu to nie chce mi się idzie tutaj? Albo może ty, bo ja może muszę wjechać tam. Nie, to byłoby bez sensu w sumie. Chcę muszę ścielarki użyć do cholery? Przepraszam bardzo, tutaj coś jest? O nie, to jest garaż. Jeszcze jest druga opcja. Tutaj nie, tu mają korty z wodą. Tutaj? No nie. Jaki bullshit. Dobra. Jak wiecie jak to zrobić, to dajcie mi znać. A ja tymczasem użyję tych kosek, czy tych balotów w zasadzie, do tego,
by wykorzystać ostatni raz naszego Ursusa. Bo on tylko do tego będziemy potrzebny. Okej. Ale rozpocznijmy tą. Dobra. Elegancko. Zaraz, czego jeszcze tu potrzebuję, co? Potrzebuję... Chyba za dużo dałem trawy, tej, słomy. A może by tak dał radę, poczekajcie. Są jakieś trawy, to ja mam tej, słomy to ja mam z cholery. Tak trzeba to robić. Jakim ja jestem dzbanem. No dobra, no to w takim wypadku jedziemy z tematem. Będzie zmasowana akcja. Reaktywacja. Zapakujemy ten paszowóz do pełna po prostu. Tyle ile Bozia dała. Wykona paszowóz i będziemy, słuchajcie, pakowali na nasze 80 krówek. Dobra, skoczyło elegancko. Ale ładna tekstura jest w sumie. Tak zapakujemy. No, aż będą zielone statystyki. I spróbuję zrobić TMR. Nie wiem czy mi się uda. Nie mam zielonego pojęcia, uczę kapki. Nie mam zielonego pojęcia czy mi się uda. Ale spróbuję. Dobra. To już 100%? Tak, 14 ton. Proszę bardzo. Pani krówko, będzie pani zadowolona. Jak to wygląda? No i 21 ton. No i fajnie. I teraz tak. Będziemy potrzebowali na pewno jednego balota siana, jednego balota słomy. Dobra, jest trawa, jest siano. Słoma, przepraszam, nabita. Wycofajmy się naszym Eicherem. A ja może się trochę jeszcze wycofam. Będzie lepiej jednak... Wow! Będzie lepiej pakować, nie? No jak? Tego nie było! On tam już tnie, no. Okej. Tam kiszonkę mam po drugiej stronie, ale to tam wiecie. Się wykorzysta kiedyś przy okazji właśnie tam. O. Swoją drogą. What the fuck? Znalazłem na internecie, na Elixie jakimś czy innym, ale drogo. Pokosówkę Forshaya razem z, słuchajcie, z możliwością zgrabiania, w sensie z adaptorem do zgrabiania i do przetrząsania, więc zastanawiam się nad zakupem i na pewno ją przetestuję. Dobra. Ładnie się to wszystko wymieszało, miejmy nadzieję. A ja jadę się przepiąć.
Za chwilę wracam. Telefony, biznesy, interesy, wibracje i hemoglobiny. A ja się już przepiłem na krokodyla. Dobra. W sumie to ja mogę się tym ciągniczkiem tutaj przecofać, nie? Dobra, no to teraz akcja pakowanie. Ładujemy. Ja widzę, że niestety Eichera jest za niski. Znaczy tur od Eichera jest za niski. Nie wiem, czy nie kupić po prostu ładowarki. Albo po prostu innego tura, nie? To wygląda statystyka. Jestem strasznie ciekaw, czy mi wskoczy ten DMR, czy nie wskoczy mi ten DMR. Górna. Jot. Plewy zabrałem jeszcze na pewno przodu. No i powinien zgnić, tak w sumie z drugiej strony. Się zastanawiam. Nie wiem. No i co teraz będzie? O Jezusie! Co się wydarzyło? Zaraz wracam. Dobra, moi drodzy, już jest ogarnięty temat, dlatego że miałem problemy techniczne, ale wszystko jest git. Tylko co to wskakuje? Zbilansowana karma, jeee, boy! I'm so fucking awesome, man. Jestem zajebisty. Ile tam skoczyło? Tylko 5, to o Boże. Łabasz. Łabasz. No i słuchajcie, widzicie nowy tur. Nie wytrzymałem, sprzedałem tamtego tura i to by było na tyle. Jeśli chodzi o historię sztola na moim gospodarstwie, tak? Teraz ciekawe, co się stanie, jak podejdę ten. A nie, ten się sam nakręcił. No dobra, no to przepinamy się znów. I robimy drugą turę. Drugi paszowóz. Nie to chciałem zrobić, dziękuję. Drugi paszowóz robimy. Słuchajcie. Niestety jest to strasznie żmudna robota, no cóż no. Nic na to nie mogę poradzić. Kto ma gospodarstwo takie w realu, no to na pewno potwierdzi, że jest to bardzo żmudna praca i cholernie powtarzalna robota. Okej. Okay. Ja ze spokojem sobie podniosę to tak. I... wycofam się do wikona mojego. Była wielka kraksa, ale już jest po kraksie. Chyba wskoczyło. I lecimy po następne. Teraz po jedną belkę słomy. Teraz już będzie git.
Nie by nie było. O, dobra. To ja sobie teraz przepinam widełki. Wpinam je w krokodyla. Coś takiego. Żeby móc się spokojnie załadować kiszonką. Otwórzmy już paszczę. Patrzcie, jak groźny jest. Ten Eichar u mnie też już trochę popracował w sumie. Żeby nie było. Dobra, jest. Są 2 tony. Też ostro na wstecznym. Łyp. I lecyma dalej. Panowie i panie. Dobra. Widzicie, jaki to jest komfort pracy? Nic nie zahaczam. Nic nie robię, nic mi się nie niszczy. Jest całkiem spoko. Więc no, ja bardzo nie narzekam z tego tytułu. Wydałem 3,5 tysiąca w sumie, bo sprzedałem sztola. Za prawie 1900. Tur kosztowała 5400, no to... Proszę was. A zaraz mi się to zwróci, bo będzie sprzedaż mleka i w ogóle, i w szczególe. Dobra. Myślę, że zrobimy 2 paszowozy i pojedziemy po wodę dla zwierząt. Damy je przede wszystkim. Ile to jeszcze ma? Boże, 150 ton. Matko Bośko kochanego. Będzie sprzedawany. Wypadek codzienny. Codzienny wypadek był, no. Kurde, keksa niesamowita. Holy boy. Tam jeszcze coś w razie? Proszę, idealne proporcje. Już jesteście zadowolone, moje drogie krówki? Ja bym chciał, żeby to wszystko było na żółto, nie? Na zielono, przepraszam. Ty krasula, co ty taka jakaś taka zestresowana i pieprzona jak Mr. Schmidt? Już gówno robią? Już obory nasrały cały świat, nasrały cały świat. Dobra, wiecie co, ja rozpinam się z Ursusem, jedę Ursusem po beczkę z wodą. To jest ten gdzieś to późno ujęcie wody. Bo to jest dobre pytanie. Gdzie ja mogę wody nabrać? Interesujące. Ty wait, tu gdzieś było jakieś bajoro, nie? Tu jest bajorko jakieś. A na gospodarce nie ma żadnego ujęcia wody? Zaraz zobaczymy. Tu jest woda, okej. Okay. Może złapię. Może to jest tutaj, nie? Tutaj koło siewki na wodzowo. Nie? Okej, szukamy dalej. Wiem, że na polskiej krainie było to na ulicy gdzieś, nie? Powiedzcie co? Jolo, jadę tam do bajolo. Może tam się uda. Ludzie tu mogą być inaczej. Może nie na piękne ten napięcie, ale ja mogę więcej wypełnić wodę. Na pierdziele wiedzę tam czy jest Boże. Promolo. To by tam się na pewno. Dałoby nas skuśpę tam. Szkoda czasu. To jest pytanie, czy tam się tam napełni. Beka będzie jak nie. No. Tak też kurwa myślałem. Gdzie ja mogę tu napełnić wodę, ty? Jeszcze u mnie na gospodarce drugiej. Tam muszę zobaczyć, może tam jest coś.
sumie na logikę powinien być jakiś punkt, gdzie ja mogę takie rzeczy uzupełniać. Sorry, że jeżdżę po czyimś zbożu, ale wylane w sumie. Na budowie? No nie. Czekaj, żebym ja nie biegał jak idiota, nie? Jeździł gdzieś tu może. Jest opcja uzupełnienia wody. To chyba jest ewidentnie taka niby jakby myjka, jakby jakiś wolny rzeczny. Rzecznik, który jest niebezpieczny. Nie wiem. Tutaj no już podjedźmy, no. I jak się uda, to się uda. Się nie uda, to się może trudno. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Proste, proste. Dobra. Nie wiem, no to jest trochę dziwne w sumie. Próbuję ustalić miejsce, gdzie się tankuje wodę. Wodę nie wiem. Teoretycznie... Strzepko z tego. Nie wiem, w sumie to jest tylko głupie. Czy głupie zrobione? Ale no dobra, zobaczymy. Pół biedy jak się uda, nie? Gdzieś się musiałem coś przydupić. Może podejść jakoś czy coś? Gdzie ja nie mogę zatankować? Kurdur! Gdzie tankuję paliwo. Pod tymi zbiornikami gdzieś tutaj? Nie wierzę, że coś takiego wyglądało. No nie. No mój Boże. Czekajcie, czy nie mam czasem do tego... Kurde, jak potrzeba, to nie ma chyba, co? No nie, no bo kto by wpadł kuźwa na pomysł, że nigdzie nie będzie na razie ujęcia wody. To jest ewidentnie gnojowica, co? Tu jest paliwo. No nie, cuncie laki. A w tej? Nie, tu też jakieś gunwo. Włącznik prądu. Kurwa dur. No nie wiem ty. I taką zagadką, słuchajcie, kończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadnijcie na fanpage na Instagrama. I trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego razu. Cześć.